Dzień dobry. Jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie witam Was w kolejnym odcinku. Dziś odcinek poświęcony wymowie poszczególnych słów. Nie ich zawartości merytorycznej, nie ich treści czy konsekwencjom, jak bywało do tej pory, ale temu, jak dane słowa należy wypowiadać i co na ten temat mówi fonetyka. Mianowicie dziś tematem przewodnim będzie akcent. W języku polskim mamy bardzo wiele rodzajów akcentu. Jeżeli chodzi o akcent wyrazowy, na którym dziś chcę się skupić, to jest to dosyć prosta reguła, mianowicie wiemy o tym, że akcentujemy drugą sylabę od końca w każdym wyrazie. Robimy to bezwiednie i nawet nie musimy się tego uczyć, ponieważ kiedy nabywamy języka, będąc jeszcze dziećmi, to naśladujemy innych ludzi, uczymy się melodii, którą oni produkują, mówiąc do nas, i po prostu tę melodię zapamiętujemy. Ale jest kilka wyjątków, jak to w języku polskim, co nas przecież nie dziwi, gdzie ten akcent nie pada na drugą sylabę od końca, pada na trzecią, czwartą, a czasami nawet piątą. Dlaczego w ogóle się postanowiłam tym zająć? Mianowicie to jest akcent, który nazywa się proparoksytoniczny. Nie musicie tego słowa pamiętać, natomiast to oznacza, że jest to akcent przestawny, to znaczy, że jest tutaj wyjątek od tego, co zwyczajowe. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że słowa, które powinniśmy akcentować w odmienny sposób, będą bardzo istotnie wpływać na całą melodię zdania i będą powodować, że Wasze wypowiedzi będą miały więcej galanterii, będą bardziej profesjonalne i będą ciekawsze w odbiorze. Mianowicie niektóre słowa, przede wszystkim zakończone na ika, ika, te słowa, które są obcego pochodzenia, takie jak matematyka, muzyka, gramatyka, akcentujemy właśnie na trzecią sylabę od końca. Powiecie, to obce słowa, rzadko ich używamy, nie ma o czym pamiętać. Ale akcent proparoksytoniczny dotyczy też słów, których używacie, założę się, bardzo często, bo to są czasowniki. Mianowicie w pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej, w trybie przypuszczającym albo w czasie przeszłym, używamy też akcentu przestawnego. Jakie to formy, żeby nie zanudzać Was gramatyką? Mianowicie chodziliśmy, widzieliśmy, robilibyśmy, pisalibyśmy, śpiewalibyśmy. Zauważcie, że tam, gdzie mamy końcówkę li bądź libyśmy, nie akcentujemy tej części słowa. Przez to słowo zaakcentowane na sylabę wcześniej sprawia wrażenie ładniejszej melodii, jest płynniejsze w wymowie i znacznie ciekawsze w odbiorze. Może się to Wam na początku wydawać dziwne, ale zwróćcie uwagę na to, jak mówią inni ludzie i zauważycie, że ci, którzy używają akcentu proparoksytonicznego, wypadają podczas wystąpień czy wszelkich prezentacji jakoś tak znacznie ciekawiej. Jedną z rzeczy, która za to odpowiada, jest właśnie akcent proparoksytoniczny. Bardzo gorąco zachęcam Was do tego, abyście zaczęli się temu akcentowi przyglądać i żebyście zaczęli go też używać. To nie jest trudne, na początku trzeba o tym po prostu pamiętać. Tymczasem zachęcam Was do subskrybowania kanału, piszcie komentarze, piszcie pytania i do zobaczenia w następnym odcinku.